Siemanko, siemaneczko, z tej strony Beardraz, witam Was ponownie na moim kanale i witam Was w kolejnej paczce Gentlemana. Format, który na chwilkę zniknął z mojego kanału, by ponownie powrócić. I dzisiaj odpakujemy sobie kolejną paczuszkę od sklepu dla Gentlemana.pl. Lecimy. No dobra, to rozpakowujemy paczuszkę. Zobaczymy, co jest w środku. Dobra, to lecimy z zawartością. Pierwsze, co rzuca się w moją dłoń, w moje ręce, to próbka pomady Pandrwal Steampunk. Okej, fajnie, że sklep dorzuca tubeczki. Ja akurat tą pomadę już testowałem, recenzowałem gdzieś tutaj do góry. Wrzucę Wam ewentualnie odnośnik, jeśli chcielibyście sobie zobaczyć recenzję tej pomady. Cóż tu mamy dalej? Dalej mamy, moi drodzy, balsam do brody marki Mr. Bear Family i jest to, z tego co się orientuję, balsam z limitowanej edycji Honest Owls. Puszeczka aluminiowa oczywiście, 60 ml. Z taką fajną etykietką, przypominającą mi troszkę jakby jakieś motywy barwerskie. Tutaj dookoła biegnie taka biało-czerwono-niebieska lina, która troszeczkę przypomina kolory Barber, bo, a raczej nie troszeczkę, tylko po prostu je przypomina. Kompletnie nie wiem, jak to pachnie, także zobaczymy. No, zapach jest bardzo przyjemny, ale chyba nie potrafię go sprecyzować. Nie wiem, co tam się może kryć. Wydaje mi się, że jest jakiś taki owocowy. No, bardzo przyjemny. Będziemy testować. Konsystencja typowa dla balsamów Mr. Bear. Zobaczymy, jak to wszystko nam się tutaj będzie sprawdzało, ale balsam Mr. Bear Family to był mój pierwszy balsam, jaki kiedykolwiek kupiłem do brody. Także jakby znam jakość tych produktów, uważam, że są to bardzo fajne balsamy. Pierwszy mój balsam to był balsam Woodland, bodajże tak się nazywał. I jest to również pierwsza recenzja na moim blogu, także jeśli chcielibyście sobie ją przeczytać, to gdzieś też może Wam wrzucę odnośnik. Dobra, czyli mamy balsam. Kolejną rzeczą jest próbka kremu do ciała i twarzy z czarną kubą ze Formen. Próbkę olejku Rogue z Rolików. Dobra, koniec próbek chyba, z tego co widzę. Lecimy z kolejnym produktem. Wszystko ładnie zapakowane z bąbelki. Chociaż ja osobiście nie jestem fanem tego typu wypełnienia, bo jest to jednak folia. Kolejnym produktem jest również Mr. Bear Family, też z edycji Honest Owls. I tym razem jest to clay pomade. Czyli produkt generalnie mi znany, czy Wam znany, to nie wiem, ale jeśli chcielibyście go poznać, to recenzowałem już tą wersję Springwood, tą podstawową, i recenzowałem, z tego co pamiętam, Tiki Punch. Recenzowałem Tiki Punch? Może nie recenzowałem, ale używałem swego czasu. Generalnie zmienia się zapach tylko w tych produktach. I tutaj zapach, jak się domyślam, jest również tożsamy z balsamem. Tak jest. Pomadę na pewno widzieliście. Jeśli nie, to zajrzyjcie do mojej recenzji tej glinki. Lecimy dalej, lecimy dalej. Bo kolejną rzeczą jest olejek do brody. Również marki Mr. Bear i również z limitowanej edycji Honest Owls. O,
olejek, szklana buteleczka, pojemność 30 ml, biała pipetka, czyli znany nam typ opakowania z innych produktów marki Mr. Bear. No i zapach oczywiście ten sam co w pomadzie i w balsamie, czyli cały zestawik mam do przetestowania. Dobra, lecimy z kolejnym produktem i tutaj widzę, że jest to jakaś pomada. Jest to, moi drodzy, Suavecito. Moja ulubiona marka. Ale muszę przyznać, że ostatnio te limitki Suavecito są naprawdę fajne. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Zobaczcie sami. Może mi tu ładnie wyostrzą, może mi nie wyostrzy. O, proszę. Jakie ładne opakowanie. Suavecito. I jest to, moi drodzy, edycja jesień 2019 Calaca Sage. I jest to pomada matowa. Pomada matowa. Sprawdźmy, jak pachnie. Wow. No, ostatnio powiem szczerze, że Suavecito dosyć pozytywnie zaskakuje tymi zapachami. Zapach jest świeżutki, ale nie potrafię wam powiedzieć, co tu dokładnie się znajduje. Co to jest Calaca? Nie mam nawet pojęcia. Ale generalnie klimat taki widzę, jakiś Santa Muerte i tak dalej. Dobra, tak czy siak, pomada jest matowa, ale widzę, że konsystencja chyba troszeczkę się zmieniła. A może mi się tylko wydaje. Od czasu tej pierwszej pomady. Nie, chyba jest taka sama. Ale zapach jest naprawdę świeżutki. No, to będziemy sobie testować. Suavecito. Last but not least, czyli ostatnia paczka. Czyżby powtórka z rozrywki z ostatniej paki Gentlemana? Chyba tak, bo już widzę, prześwituje tutaj opakowanie. I moi drodzy, jest to tak jak w przypadku ostatniej paczki, jest to Kapitan Fawcett. Kapitan Fawcett. Cóż tu tego Kapitana Fawcetta jest? A jest to, a może raczej są to, są to perfumy Barbarism, moi drodzy. Barbarism. I cóż tu mamy napisane? Captain Fawcett's Collaboration, czyli to jest produkt powstały w kolaboracji, współpracy Barbera Sida Sotunga. Sotung. Sotang? Sotung. Okej. Ponadczasowy, odświeżający, elegancki zapach. Górne nuty limonka i pomarańcza. Nuty te średnie. Róża i galbanum. No i nuty bazowe. Drzewo cedrowe, paczula i piżmo. No, zapowiada się, powiem wam szczerze, ciekawie. Nie miałem ani olejku z tej serii. Nie wiem, czy balsam też powstał. W każdym razie olejku nie miałem. Nie mam kompletnie pojęcia, jak to pachnie, ale spoko się zapowiada się naprawdę sympatycznie. Sprawdźmy w takim razie. Cóż, to znajdziemy w środku. To sobie już zdejmiemy. I moi drodzy, spójrzcie, jak to ładnie wygląda już tam tutaj. O, nawet dopisali pull me. Pull me, pociągnij. Widzicie, to jest w kształcie bucika. No to pociągnijmy ten bucik. O, jest nawet bucik. Jest bucik, widać bucik. Widać bucik. Ciągniemy za bucik. I wychodzi flakon. I teraz taka ciekawostka, zawsze tutaj w środku były takie
fajne układanki i w tym przypadku również jest taka oto ciekawa rozkładanka, układanka. Mamy tutaj przepiękną kobietę w takim stylu troszeczkę pin-upowym i flakon Barbarism. No, wyostrzy czy nie wyostrzy? Moi drodzy, Barbarism. Przepiękny flakon, czarny, matowy, ze złotymi tutaj inskrypcjami, że tak powiem. Przezroczysty koreczek. 50 ml, sprawdźmy jak to cudo pachnie. O kurczaki. Przepięknie. Ojejku, jak ładnie to pachnie. Właśnie jakiś czas temu miałem wrzucać na bloga recenzję tych poprzednich, tego poprzedniego zapachu, tych poprzednich perfum Triumphant, ale myślę, że wrzucimy sobie to razem z tymi, czyli opiszę wam oba zapachy w jednym poście. I tak, tutaj ewidentnie przewija się ten zapach galbanu, który również był obecny w tych poprzednich perfumach. Ale ewidentnie wyczuwalny jest też ta limonka, pomarańcza, ta taka cytrusowość. Coś tam jeszcze było? Aha, tak, drzewo cedrowe, patula. Domyślam się, że wszystkie te zapachy będą się gdzieś tam uwalniały stopniowo, ale już na tą chwilę wiem, że perfumy są naprawdę przepiękne. Barbarism. No dobra. W takim razie mamy wszystko. I co? Dziękuję ślicznie Kubie za te wszystkie gadżety. Wszystkie te produkty, które dzisiaj tutaj wam zaprezentowałem, znajdziecie w sklepie dlagentlemana.pl. Także jeśli chce wam się czekać na moje recenzje, moje wywody na temat tych produktów, to możecie poczekać, a jeśli nie chcecie czekać na moją opinię, chcielibyście sami sprawdzić, jak pachną, jak wyglądają, jak działają te produkty, to możecie już w tym momencie kliknąć, wejść do sklepu i zakupić sobie któryś z tych produktów. Jeśli się orientuję, nadal w sklepie dla gentlemana.pl działa kod BeerTrust, który daje wam 13% zniżki, rabatu na produkty nieprzecenione. Dobra, obserwujcie bloga, obserwujcie YouTube, obserwujcie Facebooka i Instagrama. Na pewno niedługo będą pojawiać się recenzje tych produktów. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, że paka gentlemana wróciła, bo ja też. No i co? Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to dajcie koniecznie znać. Z mojej strony to wszystko. Zachęcam was do zostawienia łapek w górę, subskrypcji kanału, odwiedzenia sklepu dla gentlemana.pl i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!